Jeszcze pozdrowienia Roberta, swoich kibiców. No, zaszczytem jest dla mnie, że stoję koło międzynarodowego mistrza Rzeczpospolitej Polskiej. I jeżeli chodzi, powiedzmy, o ten tytuł, radość twoja chyba wszystko mówi. No, radość jest jak najbardziej. No i cieszy mnie to niezmiernie. To jest dodatkowy krok w mojej takiej dłuższej, myślę, karierze i który po prostu pociągnęliśmy do przodu razem wspólnie tutaj ze wszystkimi, bo to nie jest tylko mój udział i jedziemy dalej. I teraz Francja. Ale górnictwo zostaje dalej absolutnie tak. Tak, górnictwo zostaje. Trzeba z czegoś żyć, trzeba z czegoś mieć emeryturę, trzeba myśleć przyszłościowo. A to na cukierki tutaj, za Międzynarodowe Mistrzostwa Polski i inne walki, mówisz, że Bóg jest takim bukiecikiem, wisienką na torcie? No, można to tak nazwać, rzeczywiście. Oby jak najwięcej tych wisienek było, prawda? Oby jak najwięcej, tak. Albo jedna taka duża. A wracając do walki, no... Ja zliczyłem chyba 7 knockdownów, nie wiem czy dobrze, ale no dalej ciężka ręka Roberta Talarka. Ja myślę, że coraz cięższa. Pracujemy nad tym właśnie, żeby była ona coraz cięższa, bo jednak zawodowstwie siła ciosu jest bardzo istotna. Oczywiście, że tak. Robert, jeszcze jedno mam pytanie związane powiedzmy z pracą i tak dalej. Dzisiaj boksujesz, jutro, poniedziałek, zmiana? Ranna. Na rano. Na rano. To jesteś czempion. Przychodzisz do pracy, tutaj twoi kibice, prawda, skandują Talarek. I no, nie ma sprawy, no wszędzie musisz odpowiadać, kiedy ty w takim razie pracujesz, no. Co robiłeś? Pracuję czy trenuję? Nie, trening treningiem, ale jutro idziesz do pracy na ranną zmianę. Zgadza się. I koledzy, którzy byli dzisiaj powiedzmy na walce i tak dalej, no dalej, ci co nie byli po prostu zadają pytania, jak poszło i masz na to czas, żeby im odpowiadać, czy się umawiacie na herbatę, piwo, ewentualnie po dniówce? Na dole jak jesteśmy, to za bardzo nie ma czasu, tam trzeba pracować. No dlatego mówię, nie? To nie ma za bardzo czasu. No. Kilka zdań takich podstawowych, po prostu staram się odpowiadać i tyle. A opowiadać można wiele. A jak wsiadasz na szole, to owacje są? No, oklasków jeszcze nie miałem. Nie miałeś? No ty, słuchaj, no, wprowadź jakiś regulamin. Nie, no nie róbmy takich scen. Teraz, Robert, poważnie, kolejny etap? No teraz mam walkę 3 listopada we Francji. Walczę o pas następny IBO. 12 IBO? Rund. Tak. 12? 12 rundowa. To dzisiaj walka. Myślę, już byłeś przygotowany na 8 perfecto. Natomiast te 4 jeszcze będzie dokładka 3 listopada. Jak najbardziej. Czuję się w formie. Myślę, że 12 to jestem spokojnie w stanie boksować. No to musisz zabrać Boxer Org na, powiedzmy, transmisję stamtąd. No zapraszam Boxer Org, zapraszam linkpolska.pl, zapraszam wiele, wiele innych dziennikarzy, jak najbardziej. No to fajnie. Jeżeli chodzi sprawa, powiedzmy, samej rozrywki, no bo tak, ciężka praca jest raz. Walki, treningi, a rozrywka? Też bywa. Ale jaka rozrywka? No, normalnie jakieś wyjście do kina z ładną dziewczyną. Oczywiście. Masz ja mam już? Małżonkę. Małżonkę ma. Tak, 9-letni staż. No to ty już jesteś. Właśnie przedwczoraj mieliśmy rocznicę, proszę. A to wszystko w prezencie na 9. Oczywiście. Rocznicę, ten mistrz. Dedykuję małżonce, oczywiście. Pozdrawiam no serdecznie. Małżonka... A małżonka... Mamy oczywiście, jak najbardziej, kino, baseny, no byliśmy teraz w Grecji, no trzeba też również korzystać z tego. No dokładnie. Tak. Małżonka przychodzi na twoje pojedynki, czy nie? Jeżeli boksujesz, powiedzmy, też, jak najbardziej. Denerwuje się? Też jest pewna twarda psychicznie i daje radę. I daje radę. I kibicuje mi, tak, z uśmiechem na twarzy. Ja stwierdzam, że ty jesteś bardzo twardy psychicznie. Gościu po prostu poukładany w każdym celu. Praca... To zresztą rozmawialiśmy wiele razy na różne tematy i powiedzmy masz taką stanowczość, a ta stanowczość na pewno w ringu procentuje. Jeżeli sobie coś zamierzę, jedziemy, tak? Jedziemy oczywiście, przede wszystkim samodyscyplina, samozaparcie, bo
nie możemy liczyć na nikogo innego. My własnym musimy pilnować swojego interesu jak najbardziej. Czemu to wszystko poukładane od 1, 2, 3, 4, 5, 6 aż do 7 przez cały tydzień. No i brawo. No, i tak się jeszcze ma. Raz wielkie gratulacje dla Ciebie. Proszę o pozdrowienie małżonki od Boxer.org i kolejnych sukcesów. A będzie naprawdę fajnie. Wszystkiego dobrego. Również tego życzę Panu. Ja również Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego, fajnie. Dziękuję, dzięki. Pozdrawiam. No hejka. Jeszcze raz piona. No cześć.